Z racji, że był to mecz derbowy dwóch górników, pozwólcie, że w dalszej części tego filmu będę posługiwał się terminami Łęczna oraz Zabrze. Choć przyznaję, że nie będzie to komfortowe dla mnie, ponieważ wolę nazywać kluby po ich imieniu. Zespół z Zabrza wygrywa dziś z Łęczną 2-1 po golach trafionych w 100% w pierwszej połowie, która ogólnie była tak kilkanaście razy lepsza w mojej odsłonie niż ta druga. Co pokazuje nawet statystyka oddanych strzałów. Pierwsza bramka dla Zabrza to było przepiękne okno Lukasa Podolskiego w 10 minucie i po raz kolejny błagam was, żebyście zobaczyli to uderzenie w skrócie tego spotkania, bo było przy nim widać niewątpliwe warunki techniczne mistrza świata. Nam się paliła trochę ta dupa. Natomiast drugim trafieniem popisał się Robert Dadok po świetnej asyście Bartosza Nowaka zaraz przed gwizdkiem kończącym pierwszą odsłonę. Warto również odnotować, że Dadok asystował również przy pierwszym trafieniu dla Zabrzan. I czego by tu nie mówić, w mojej ocenie zespół z Górnego Śląska w 100% zasłużył dzisiaj na to zwycięstwo. Bo może poza początkiem tych zawodów, w głównej mierze mieli to spotkanie pod kontrolą. Po raz kolejny zresztą imponował dzisiaj Kubica. Odnotowałem się u niego kilka strzałów naprawdę groźnych główką i w sumie nie tylko nią. W mojej ocenie Jimenez dzisiaj również całkiem sporo dawał od siebie. I oczywiście wcześniej wymienieni przeze mnie zawodnicy, którzy brali udział przy bramkach. I podsumowując, Górnik Zabrze tym zwycięstwem podbudował sobie morale przed zbliżającym się wielkimi krokami starciem w derbach Śląska z Piastem Gliwice w Pucharze. A z racji, że Piast Gliwice również podbudował wczoraj swoje morale zwycięstwem z Brookbetem 2-1, no to szykuje nam się naprawdę ciekawe starcie w Pucharze, które na jakieś 70% omówię na tym kanale, także zapraszam. A zespół z Łęcznej naprawdę zachęcająco rozpoczął dzisiaj te zawody, imponującą bramką gola po świetnym zgraniu Midzierskiego. Midzierskiego, który głównie kojarzy mi się z popełnianiem błędów w defensywie, które oczywiście dzisiaj również popełnił, ale sam strzelec bramki Janusz Gol zagrał dzisiaj w mojej ocenie całkiem spoko. Spoko też Lokilo, spoko też Gostomski, trochę słabiej dziś Leandro, który mylił się dzisiaj znacznie częściej niż zwykle i Łęcznianie, niestety dla siebie, nie dali sobie dziś szansy na wyjście z ostatniego miejsca w tabeli, na co zapewne klub z Lubelszczyzny liczył i w sumie wydaje mi się, że znaczna część tego kraju. A tak, to nadal po tym spotkaniu zajmują ostatnią 18 lokatę z 9 punktami, a zespół z Górnego Śląska po tym spotkaniu zajmuje 10 miejsce z 21 punktami. Jednak warto również zaznaczyć, że 21 punktów ma również 6 Śląsk Wrocław, także ta tabela jest płaska jak deska. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, zapraszam na Facebooka, Instagrama, kartę społeczność na kanale Tradaj. Nie pozdrawiam depty, życzę wam udanej soboty oraz zjedzenia czegoś dobrego.